kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was we vlogu. Dzisiaj jest 20 stycznia, czyli dzisiaj są urodzinki Asi, czyli mojej najlepszej przyjaciółki, jednej z najlepszych. I razem z Patrycją, Patrycja też się przyjaźni z Asią, to jest w ogóle turbo super, mówię wam, ale to jest nie wiem, dobra, nie wiem co ja mówię, ale jestem tak mega zajarana, ale słuchajcie, w ogóle jest taka teraz zamieszanie, taka jest akcja, że szok, więc ogólnie z Patrycją jesteśmy umówione i teraz ogólnie wychodzimy, Asia o tym, znaczy nie teraz, jeszcze tylko za godzinę, bo jeszcze teraz mam ostatnią lekcję i wychodzimy, jedziemy zrobić niespodziankę Asi. Asia myśli, że będziemy dużo później, a przyjdziemy do niej wcześniej i zrobimy jej niespodziankę i jedziemy jeszcze do sklepu i musimy kupić dla Asi jakieś ciasto, jakieś kwiatki i jakiegoś balona chcemy kupić i w ogóle zrobić taką niespodziankę. Ogólnie Asia już miała swoją imprezkę urodzinową, byłyśmy, ja już dałam Asi prezent, Patrycja daje prezent Asi dzisiaj, bo na urodziny go zapomniała, nie wiem, jakaś też zamieszana sytuacja, ale ogólnie jedziemy do... Asia wie o tym, że u niej będziemy, tylko myśli, że będziemy później, bo jedziemy tam z pretekstem, że musimy dać ten prezent Patrycji, którego zapomniała dać jej wcześniej, ale damy też Asi kwiatki i tam... No, nie wiem, no Asia o tym nie wie ogólnie. A potem jedziemy sobie do galerii, coś tam sobie zjemy. Musimy wejść do Hebe, bo tam spotkamy ogólnie się z Kacprem. A później ogólnie plan jest taki, że przyjeżdżamy do mnie. Ogólnie jest strasznie zamieszana sytuacja. Ja jestem pogubiona we wszystkim, za chwilę mam jeszcze jedną lekcję. Będę pisać jakiegoś maila na angielskim i nie wiem, jest... O matko, i bateria mi pada, super, dobra, będę nagrywać później telefonem, bo jestem tak genialna, że rozpoczęłam tego vloga w ogóle, bo nie spodziewałam się, że go zacznę dzisiaj. Ale tak go zaczęłam, bo stwierdziłam, że o, nagram wam, bo będzie ciekawie, robimy Asi niespodziankę. Ogólnie w sumie jest to tak bardzo na spontanie robione i w sumie, nie wiem, nie będzie to jakaś tam wielka niespodzianka, ale myślę, że taka drobnostka wbrew pozorom, a Asia się z niej ucieszy, bo jednak się tego nie spodziewa. I tak, no ja w ogóle już 100 razy Asi składałam życzenia cały dzień przez telefon, już tyle razy, że, ale i tak myślę, że to będzie bardzo miłe. W ogóle mam taki make-up jakiś mam doklejone rzęsy i w ogóle tak wyglądam, wow, wow, ale... Ale tak, no. Myślę, że będzie fajnie, więc zapraszam was do oglądania tego vloga i zobaczycie, jak robimy niespodziankę Patrycji. Potem jeszcze będziemy na sankach jeździć, bo Asi to było marzenie, żeby... Tak, Asi ci kończy 17 lat, a Asi marzeniem było, żeby zrobić tego... Jak to się nazywa? Aniołka na śniegu. Aniołka na śniegu, iść na sanki, więc dzisiaj zabieramy Asię na sanki i będziemy kazać jej robić aniołka na śniegu, więc... Miłego oglądania tego vloga, myślę, że będzie pozytywny i fajny. Dobra, więc ja jestem już po ostatniej lekcji i za chwilę będę wychodziła, bo jestem umówiona z Patrycją, bo idziemy do sklepu, bo chcemy tam kupić Asi jakieś ciasto, jakieś kwiatki i jak właśnie myślimy nad jakimś balonem z helem, coś takiego, żeby fajnie było jej miło. To już wam mówiłam i będziemy teraz wychodzić. Zobaczymy, może potem wam coś ponagrywam, potem jeszcze pójdziemy, coś sobie zjemy. Po prostu chciałabym, żeby Asia spędziła tak fajnie ten dzień, żeby było jej miło i no po prostu, no nie wiem, myślałam długo nad tym, co możemy dzisiaj robić, ale wiecie, ze względu na to, że w ogóle wszystko jest pozamykane i tak średnio cokolwiek można robić, to też tak ciężko jest cokolwiek zorganizować, ale myślę, że będzie Asi miło, jak do niej przyjedziemy i też zrobimy jej niespodziankę, bo przyjedziemy do niej wcześniej. Ona o tym nie wie, bo ona myśli, że będziemy godzinę później, więc nie będzie nas się spodziewała, więc jakoś też będzie musieli wejść tam na osiedle i do klatki i więc zobaczymy, jak to zrobimy. Ale śmiesznie, w ogóle nie mogę jakoś dziwnie się przyzwyczaić z tymi rzęsami, ogólnie zawsze je nakładam gdzieś tam, znaczy chciałam je nakładać na jakieś tam większe wyjścia, ale cię tak nałożyłam na do przetestowania i możecie pisać, jak wyglądam, tylko się jedną dłuższą rzęs, jakoś dziwnie to wygląda, ale nie wiem, nie wiem, podoba mi się coś, ale mam taki sweterek w ogóle i spodnie zwykłe i no, chciałam wam pokazać, ale nie jestem taka wygimnastykowana, ale no tak zwykle wyglądam, nic ciekawego. Będziemy jeszcze potem na tych sankach jeździć i robić jakieś śnieżki, jakieś, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy, ale jest bardzo ładny śnieg, naprawdę bardzo ładny, no. I ogólnie, co jeszcze mogę wam powiedzieć od tego, jak się tu zaczęły te lekcje teraz online? To w sumie dziwnie mi się wstaje strasznie tak wcześnie i chodzi spać, wczoraj poszłam spać o 2, bo nie mogłam zasnąć. Bo jestem przyzwyczajona do zasypiania o 4, wstawania o 14 albo 12, no coś takiego, więc jest ciężko. Ale jako tako się staram. No i tak, nie wiem co jeszcze mogę wam powiedzieć, bo chyba już wszystko powiedziałam. Wychodzę, bo zaraz ja się spóźnię i taki będzie z tego klops jeden wielki. Dobra, więc kochani, sorry, jest głośno, ale już mam balony, tylko wniosę jak psychiczna i mamy tort, mamy świeczki i mamy, kupiliśmy 3 bukiety róż i połączyłyśmy je w jeden i jest turbo ładny, ale to pokażę wam za chwilę.
No w Biedronce, ale są piękne, naprawdę są przepiękne. I pokażę wam zaraz, jak to wszystko wygląda, a potem nagramy reakcję Asi. Dobra, więc zobaczcie, mamy takie tu róże, są połączone trzy bukiety. Tu mamy dwa balony, mamy taki serniczek na zimno i jeszcze mamy dwie świeczki, jedynkę i siódemkę. I teraz musimy to otworzyć i wsadzić tą świeczuszkę i podpalić i jakoś musimy dostać się do Asi klatki, żeby ona nie wiedziała, że to my i damy jej to. Asiuka, i powiedz mi teraz, jak komentujesz naszą niespodziankę, jak ją oceniasz? Przepiękna była. Ja się niczego nie spodziewałam, bo ona mi powiedziała, że będą 18:00, więc sobie jadłam obiad, nigdzie się nie spieszyłam. Ja myślę, że posprzątać tutaj a było wszystko przemyślane, zanim one przyjdą, a one wparowały w ogóle, ja myślę, że otwiera moją tacie w ogóle. No i super. No i idziemy teraz sobie do galerii, sobie coś zjeść, wspomnę, że ja ten obiad, ale coś zjemy, Boże, coś się wymyśli. Trzeci dzień na diecie, a dzisiaj serniczek, McDonald's, co tam będziemy jadły i jeszcze tam w galerii spotykamy się z Kacprem. Tak. To ty, Masia, wie, to nie jest niespodzianka, Kacper nie jest niespodzianką naszą dzisiejszą, ale idziemy się do Hebe, musimy tam kupić parę rzeczy, ja muszę kupić jeszcze na Carrefour, muszę wejść na Carrefour kupić prezent na dzień babci, dzień dziadka. To jest jeszcze misja, to jest misja. A potem jedziemy na Sanki. Sanki to będzie super dzień, Asia, to jest dzień, spełniamy Asi marzenia, Asia robi aniołka. Zrobisz aniołka, zrobimy aniołka i sesję w śniegu. Ja wam zrobię sesję. Będzie świetnie. Dobra, więc kochani, my jesteśmy już w domu, byliśmy w galerii, zjedliśmy maka. Bardzo niezdrowo, bardzo niefajnie, ale zjedliśmy, było bardzo smacznie. I byliśmy w Hebe i dokonaliśmy super zakup. Potem wam je pokażę, bo ciężko się nagrywa w takim otoczeniu. I nagrywamy to po raz chyba ósmy, autentycznie nagrywamy to chyba ósmy raz. Kupiliśmy prezenty dla babci i dziadków w Carrefourze. No i teraz nic nie mówić akurat. Nie, teraz bo teraz się wstydzę. Okej. Zresztą nie zjadą 6 kurczaków na pół. To jest ważny fakt. Znowu! Znowu! Matko, halo! Matko, halo! Idziemy, uwaga, idziemy za chwilę na kulik, kochani. Nie ucinam was, widzicie? Idziemy za chwilę na kulik i będzie super. Asia będzie robiła aniołka na śniegu. Koniecznie wam to nagram. To i zrobimy udokumentowane. I robimy sesję zdjęciową i Asia robi aniołka i robimy aniołki. Ej! Idźmy już na śnieg. Okej. Idźmy, wychodzimy. Idźmy. I po prostu zrobiłam hol zakupowy, co kupiłam w Hebe, bo trochę kupiłam. Kupiłam trochę rzeczy. Ja nie żartowałam. Naprawdę? Nie żartowałam. Taka idiotka. Dzięki. Dobra, i idziemy na kulik i będziemy się świetnie bawić. Bye. Bye. O matko, jest tak ciemno, że nawet mnie nie widać, nawet to. Nawet moje wypowiadanie się tu nie ma sensu, bo nic nie widać, więc jakby... A, no tak, że vloga nie zrobiła. No właśnie! Uwaga, spełnienie Asi marzeń. Asia, na 17 urodziny robi śnieżynkę! Aniołek? A tak się nazywa? Aniołek? No to aniołek. Asia, rób aniołku, nasz aniołka. Jak to nie umyć, naruszasz nogami i przyczyną? Zrobiłam oddalenie, nawet nie wiem, jak się wykorzysta. Ej, nic nie widzę, tak jakby. Ale Asia, masz spełnione marzenie. Jest spełnione. Jest. Patrz, wydeś tu. Dawaj rękę. Wstajesz. Dobra, więc ostatni raz się w sumie do was odzywaliśmy, właśnie nie wiem, coś tam nagrywaliśmy na śniegu, ale nie wiem, co z tego wybierzemy, ale ogólnie jeździliśmy takim kulikiem, że jakby za samochodem jeździliśmy na songach i to było kozackie, nie nagrałam niczego w poziomie, nie wiem, czy te w pionie nadają się do wstawienia, bo drzemy się tam strasznie, więc nie wiem, zobaczę, przemyślę, co z tym zrobię, ale ogólnie powiem wam, że tak, potem rzucaliśmy się śnieżkami, Asia zrobiła aniołka, ja ciągle to jakoś tam nazwę przekręcam. Nie wyszedł, bo był jakiś taki słaby, wydeptany trochę już śnieg.
Rzucaliśmy się śnieżkami, jak małe dzieci, i robiliśmy fotę w śniegu i zrobiliśmy Zasią fotę w śniegu i jest ładna, choć jest taka dzika, bo jesteśmy strasznie czerwone i wyglądamy jakoś tak dziwnie, trochę jak nie my. Jest taka w ciemni zrobiona i z fleszem, który walił nam po oczach, i robiliśmy strasznie długo te zdjęcia i strasznie zmarzliśmy. I przyszliśmy do mnie do domu, posiedzieliśmy trochę, ale Patrycja z Kacperem już pojechali, ale ogólnie aż jak ci się podobał ten dzień? Mega, to było moje wymarzone, jak to lepsze niż wymarzone, bo ja sobie tego nie spodziewałam się, że w ogóle takie będą. To słodko, bo ogólnie umawialiśmy się na to, że pójdziemy sobie do galerii, zjemy coś, przyjdziemy do mnie, coś tam, może sanki. Ale no wyszło fajnie, muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z tego, co nam wyszło. I też zrobiliśmy ci fajną niespodziankę, tego też się nie spodziewałaś, to było fajne, no. Ale ogólnie nie nagrywamy jakoś tam dużo, bo chciałam po prostu spędzić ten czas z Asią i z Kacperem i Patrycją, ale uważam, że... No, że fajny dzień po prostu. Dobra, więc kochani, Asia już poszła i ja zmyłam makijaż. Jeszcze pokażę wam teraz na szybko, co ja kupiłam w tym Hebe, bo ogólnie było 2 plus 1 na Nakomi, a wiecie, że ja firmę Nakomi uwielbiam. Kupiłam maseczkę, to jest maseczka różowa, oczyszczająco-ściągająca, i to jest maseczka jakaś tam przeciwtrądzikowa. Ogólnie ja już ją miałam i zużyłam ją calutką i super mi się sprawdzała, więc zakupiłam sobie nowe opakowanie. Ono kosztowało jakieś 36 zł. Wszystko kupiłam w bardzo podobnej cenie, bo kupiłam też serum, które jest bardzo polecane, też za jakieś 36 zł, serum przeciwtrądzikowe do twarzy. No i ono to ma jakieś fajne składniki i ma fajnie właśnie, no, przeciwtrądzikowo działać. I ostatnią rzeczą, którą bardzo chciałam kupić, jest to olejek do demakijażu, jest to metoda OCM. I to jakby najpierw nakłada się, jakby demakijaż robi się w ten sposób, że nakłada się tym olejkiem, pociera się, robi kolistymi ruchami się jakby pociera twarz. A później się jakąś ściereczką, taką ciepłą, zwilżoną, się to zmywa i potem się myje twarz żelem. I tak, są tam różne metody tego OCM, o ile się nie mylę. I więc będę to testować i to super podobne na takie wągry, jakby takie wewnętrzne, nie, to tak się nie mówi. Jakieś takie kropki, takie o, na czole czy brodzie wygląda. Wygląda, usuwa po prostu, to pomaga w zwalczaniu tego wszystkiego. Ale dziś był naprawdę fajny dzień, tylko na tym kuligu strasznie jakby zmarszliśmy i byliśmy tacy czerwoni. Ale naprawdę, podsumowując, to bardzo fajny dzień, cieszę się, że sprawiliśmy radość Asi i ten dzień, że ten dzień po prostu był dla niej fajny. I tak, do zobaczenia już jutrzejszego dnia. Teraz sobie umyję się i poleżę sobie, będę przeglądać rzeczy na takiej jednej stronie, bo będę składać zamówienie na Joyce, to mogę wam powiedzieć, będę składać zamówienie na Joyce. Niedługo będzie film właśnie try on haul z sukienkami z Joyce i znalazłam już kilka kozackich i jeszcze chcę poprzeglądać i będzie niedługo film na kanale, więc możecie wyczekiwać, bo będzie fajny film. Hejka, więc kochani, ogólnie dzisiaj jest czwartek. Kurde, nie wiem jak wam zrobić tą lampkę, bo tak mnie prześwietla trochę. O, dzisiaj jest czwartek, ostatnio odzywałam się do was wczoraj wieczorem i ogólnie dzisiaj cały dzień co? Miałam lekcje, uczyłam się, edukowałam się cały dzień. I teraz jest godzina 18:19. Ja cały dzień byłam bez make-upu, w piżamie, a teraz się ubrałam i pomalowałam się, zrobiłam taki crazy make-up, bo ostatnio właśnie miałam ochotę coś pokombinować z makijażami i zrobiłam sobie cienie, taką lekką kreskę cieniem, rzęsy pomalowałam i dokleiłam też te połówki, pomalowałam usta, zrobiłam konturowanie, róż rozświetlacz, wszystko w ogóle, bronzer, wydaje mi się, że mam lekko nierozblendowany tutaj róż, więc zaraz to poprawię trochę. No i w sumie nie wiem, po co tak się pomalowałam, ale mi się nudziło, sobie porobiłam taki make-up. Za chwilę będę go zmywać i co? I będę się uczyła chemii. O, taki jest plan na dzień dzisiejszy. I to w sumie wszystko, co chciałam wam dzisiejszego dnia. Chciałam po prostu odezwać się, powiedzieć, że żyję. Cały dzień w sumie siedziałam tylko nad lekcjami i nic takiego ciekawego się nie działo. Jutro już do was odezwę i coś wam poopowiadam o szkole. I jutro już zakończymy tego vloga, bo myślę, że już mam dosyć sporo makijażu, ale możecie pisać, jak wyglądam w takim makijażu. Nie wiem, czy widzieliście mnie kiedykolwiek w tak pełnym makijażu. Ja ogólnie kiedyś tam w siódmej, jak zaczęłam się malować, to zaczęłam tak się grubo malować. Na początku korektor, puder, tuż do rzęs, a potem już zaczęłam brwi malować, bronzer i robiłam jakieś takie cyrki, jak ja sobie przypominam, co ja miałam z brwiami i jak ogromny hejt był na moje brwi. Ale wiecie, na ten moment te brwi mega mi się podobały, ale w momencie, gdy nabrałam wprawy i robię teraz je, mam taki już sposób i robię już bardzo długo tak, w ten sposób te brwi,
i bardzo mi się to podoba, ale no ale nie wiem, no wiecie, każdy uczy się na swoich błędach i każdy po prostu musi przejść ten etap w swoim życiu, gdy no ten makijaż nie wygląda za dobrze. No wszystkie początki nie są fajne. Do wszystkiego trzeba nabrać wprawy, umiejętności i trening czyni mistrza, więc nie poddawajcie się, bo naprawdę no warto dążyć do swoich marzeń, spełniać swoje marzenia, dążyć do swoich celi. Dobra, coś co miała być motywująca gadka, ale coś pierdzielę bezsensownie, więc tak, zmykam, zmyślę makijaż i uczyć się chemii idę. Dobra, więc jest piątek i jest ostatni dzień tego vloga. Ja znowu odzwonię do was późno, nie tak późno jak wczoraj, ale też jest późno. Ogólnie to co rano byłam na lekcjach, potem miałam długą przerwę po WF-ie i wtedy umyłam włosy, potem się malowałam na jakiejś tam lekcji, nawet nie pamiętam na której, jakiejś tam luźnej. I co? I mam taki make-up podobny do wczorajszego, ale wydaje mi się, że wyszedł mi twarz tak jakoś ładniej wygląda, jakoś tak naturalniej, nie wiem, jakoś tak fajnie podoba mi się, jak wygląda ten makijaż. Miałam jeszcze usta, ale przed chwilą jadłam obiad i myłam zęby i mi się po prostu zmazały usta i je zmyłam. I tak, i co mogę wam powiedzieć? Opowiem wam coś na temat szkoły, bo może kogoś to interesuje. Więc na przykład z biologii zaczęłam robić notatki z tego działu, co mamy teraz. Mamy teraz dział o zwierzętach, zaczęliśmy zwierzęta, na początku były bez tkankowca i teraz zaczęliśmy omawiać tkanki, więc sobie robię notatki z tych tkanek. Zaraz będę siedziała i robiła z tego dzisiejszego tematu, bo było dużo tego i nie zdążyłam zrobić tego na lekcji. A jeśli chodzi o chemię, to na przykład jest taki cyrk jakiś teraz na chemii. Ja wam powiem, co my teraz mamy, bo ja tego totalnie nie czaję. Mamy reakcję utlenienia redukcji metodą bilansu jonowo-elektronowego. Tego właśnie bilansu jonowo-elektronowego to ja średnio nie rozumiem, bo jakby ten bilans elektronowy jest git, jest spoko, to rozumiem, jest fajne, a ten jonowo-elektronowy to jest lekki hardcore, ja tego nie czaję, więc bym musiał do tego też usiąść, żeby to ogarnąć. Z matmy to też tak średnio jest teraz. I w ogóle na tych zdalnych czuję, że niczego się nie uczę i czuję, że może być przypał. Ogólnie to miałam moje ulubione czarne dżinsy z Levisa dzisiaj na sobie, ale gdy się malowałam, niechcącego się ręką dotknęłam tych spodni i zrobiła mi się plama i zrobiłam chyba najgorsze, co można zrobić, czyli płynę do demakijażu, próbowałam to zetrzeć mokrymi chusteczkami, potem to wodą, mydłem, teraz płynem do prania, nie wiem co z tego będzie, oby te dżinsy wyszły z tego całe, bo to są moje ulubione dżinsy, niby to są, wiecie, takie dopasowane i teraz średnio chodzę w takich dżinsach, ale i tak bardzo je lubię. Pomimo tego, że teraz nie są one w ogóle w modzie, ale trudno mi się podobają i noszę po prostu to, co mi się podoba. Ja się ubieram bardzo basicowo, bardzo, ale będę z Shein zamawiała rzeczy, więc też zrobię wam jakiś try on haul z Shein i z Joyce, bo chciałam trochę jakichś fajnych ubrań pozamawiać sobie, więc takie filmy będą też na moim kanale, to możecie wyczekiwać. I w sumie nie wiem, co jeszcze mogę na temat szkoły powiedzieć, nic ciekawego się w szkole nie dzieje, bo nie chodzę do szkoły, tylko siedzę w domu przed komputerem. Turbo nudne. Skończyłam kolejny serial, oglądałam sobie bardzo dużo seriali, skończyłam teraz Słodkie Magnolie i bardzo polecam ten serial. Oglądałam też Pracujące Mamy, oglądałam Rodzinny Biznes, I właśnie nie pamiętam, jakie seriale jeszcze oglądam, ale te trzy bardzo fajne. Chyba te Magnolie, Słodkie Magnolie, najfajniejszy. I tak, bardzo mi się podobał ten serial. Jeszcze jakiś oglądałam, tylko nie pamiętam nazwy totalnie. Dużo seriali ostatnio oglądam. I wczoraj w nocy skończyłam właśnie te Słodkie Magnolie i chyba zacznę dzisiaj sobie jakiś kolejny serialik. Kupiłam sobie wczoraj, byłam jeszcze w sklepie właśnie w międzyczasie i kupiłam sobie lody. I kupiłam sobie chrupki, więc dzisiaj będę się obżerała i chyba siedziała w domu, nie wiem właśnie, czy nie spotkam się z Asią, zobaczymy, jak plany się potoczą, ale jak na razie zakończam tego vloga. Mam nadzieję, że wam się ten vlog podobał, był to vlog głównie, chciałam powiedzieć vlog z niespodzianką, z prezentem dla Asi.
No. No więc mam nadzieję, że film wam się spodobał, bo już tak zostawiacie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i buziaki, do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale.